Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji ze Spyro the Dragon, oczywiście prototyp, bo jak żeby inaczej. Poprzednim razem udało nam się zaliczyć cały pierwszy świat i kawałeczek drugiego świata, więc teraz zrobimy ostatnie dwa poziomy ze świata drugiego i będziemy mogli ruszyć na kolejne światy i przy okazji zaraz się zmniejszę, tak więc... Poczekajcie sekundkę, wait a second. O, dokładnie tak, o to chodziło, o to się właśnie rozchodzi. Generalnie śmieszna sprawa, ponieważ ja dzisiaj nagrywałem już wielki finał do Spyro Reignited Trilogy, a dokładnie to z The Spyro Trójki, więc można by powiedzieć, że dzisiaj mam Spyro Day. Dosłownie, tak jak jest sobota, to bym mógł to śmiało nazwać Spyrobota, albo Spyrobota, coś tam. Albo nie wiem... Sobo Spyro. Tak wiem, to jest cringe fest, ale okej. Okay. Dobra, Dry Canyon, lecimy z koksem. Zobaczmy, co tam ciekawego będzie na nas czekać, kurde. Teraz trochę inaczej się czuję grając w tego klasycznego Spyro, powiem wam szczerze. Nie pamiętam, czy ta muzyka tutaj leciała. Nie przypominam sobie jej. Tak więc śmiało zaryzykuję, że ta muzyka nie powinna tutaj lecieć i wydaje mi się, że to jest prawda, tak szczerze. A więc tak, dzisiaj w tym odcinku, raczej w tej sesji bossa nie będziemy robić, dlatego że już robiliśmy go w poprzedniej sesji, tak więc można by śmiało powiedzieć, że jedyne co nam tutaj teraz pozostaje to po prostu gnanie do przodu. O i proszę, widzieliście, mieliśmy przed chwilą tutaj same jedynki w tych takich garnuszkach, co... Jest dosyć ciekawe, dlatego że w finalnej wersji dopiero w poziomie Lofty Castle pojawiły się takie garnuszki z czerwonymi klejnotami razy jeden, tak więc no śmieszna sprawa, że w tym poziomie dali je ich aż trzy. No, dali aż trzy takie garnuszki, co... A może nie garnuszki, a bardziej takie... Nie wiem... Ciężko mi jest to opisać, w każdym razie jest to dosyć ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Tak więc gnamy do przodu, gnamy bez zbędnego przedłużania, ponieważ trzeba zrobić zapasy na kanał. Ponieważ powoli mi się zapasy kończą, a chciałbym już mieć mniej więcej zapasy na jeszcze następny miesiąc, żeby, wiecie, można się było w wakacje trochę poopierdzielać, tak więc teraz warto byłoby się troszeczkę poświęcić. Bo obecnie to mamy 5 czerwca, kiedy ja to nagrywam, godzina 16:04. Tak więc za oknem jest prawie 30 stopni, a ja siedzę w duchocie i nagrywam. Ponieważ w dużym pokoju, czyli dokładnie niedaleko mojego pokoju, w pokoju dokładnie moich rodziców, balkon jest otwarty i gdybym teraz otworzył okno, to byłby fest przeciąg. I drzwi by trzaskały i generalnie byłoby strasznie, więc lepiej, żeby drzwi nie trzaskały. Dajmy spokój tym drzwiom. Tak więc zobaczmy, co teraz Smok będzie miał nam do powiedzenia. Aha, okej. Okay. To żeś się, kurde, popisał, gościu. W sumie to w finalnej wersji tak samo było, więc... Nie wiem, czego ja się spodziewałem. Znaczy, może nie do końca było, bo wiadomo, w wersji finalnej to był chociaż dubbing i jakby te smoki coś tam do ciebie mówiły, a tutaj masz tylko tekst, więc no. Okej, okay, spoko. Czyli generalnie musimy manipulować trochę glidem, żeby dolecieć. Niestety ja tego nie zrobiłem, co skutkowało tym, że wpadłem do tej fioletowej mazi i straciłem mojego najwspanialszego przyjaciela Sparksa i teraz generalnie to będę bardzo smutny i będę bardzo zły. O, i zostałem zgnieciony przy okazji. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że akurat Spyro 1 się o wiele szybciej ładuje niż ten, niż w Reignited Trilogy. Bo wiecie, musi pojawić się ten ekran z napisem odpalanie i tak musicie czekać i czekać i czekać, a czas się wam dłuży i dłuży i dłuży i później zaczynacie pluć sobie w brodę, że kurde, mogliście nie grać na pałę i wszystko byłoby zgodnie z planem. A tak to dupa zbita, że tak powiem, żeli popą. Dobra, lecimy teraz w prawą stronę, ponieważ tutaj mamy również smoka i klucz, który się nam przyda, oczywiście, że tak, jak najbardziej. A, tutaj smok nie mógł wyjść. Był pełen podziwu naszego glajda, że my tak ładnie potrafimy glajdować. No widzisz, kurde, smoczysławie, ty wiele o nas nie wiesz jeszcze.
I tak specjalnie na niego mówię Smoczysław, dlatego że tak jak już Wikipedia, raczej stronka Hidden Palace przedstawiła, wszystkie smoki bezimienne, te, które w zasadzie mają tylko tekst zamiast kaczerki, to są Sylwusy. Tak, dosłownie tak Wikipedia to przedstawiła. Możecie sobie sami poszukać i zobaczycie, że Wikipedia, a raczej Hidden Palace, to w taki oto sposób przedstawia. Tak więc, no same Sylwusy dosłownie w tej grze są. Same Sylwusy. Za bardzo popularne imię widzę. Twórcom się normalnie aż w dupach poprzewracało, żeby ciągle dawać jedno imię jednego smoka. No po prostu, no kurde, żenada fest. To jest żenada fest. Ogólnie to już dzisiaj trochę zaspoilerowałem po odcinku ze Spyro mniej więcej jaka będzie następna seria, chociaż nie podałem konkretnie tytułu, ale myślę, że będziecie zaskoczeni z serii, którą będę planował na wtorek wrzucać teraz. Myślę, że będziecie pozytywnie zaskoczeni, tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście jak najbardziej mylić. Dobra, nic tutaj nie ma. Oczywiście, że tak, nic tutaj nie ma. Dzisiaj myślę, że w planach byśmy zrobili sobie ten końcówkę tego świata Magic Crafters i może jeszcze, jeżeli naprawdę starczy czasu i będę miał chęci, to Beastmakers, żeby już później zostawić tam tylko nam Dreamweavers oraz świat Gnastiego Gnorka. Wybaczcie, że nie powiedziałem pełnej nazwy, ale nie pamiętam, jaka była pełna nazwa świata Gnastiego. Nie pamiętam, musiałbym sobie przypomnieć. Pewnie w trakcie montażu wam będę dawał mniej więcej ten napis, co to dokładnie było. Spoko, fajnie, fajnie, że żeś się tutaj ładnie rozgadał nam. F1 oczywiście, bo wolę mieć kontrolnego save state'a. Nagrywa się wszystko pięknie, nagrywa się wszystko pięknie. Tutaj też, tutaj też. Muszę się aby na pewno upewnić, tak, jest urządzenie audio, tylko bez mojego mikrofonu. I teraz pewnie ktoś mi do mnie powie: ale Michał, dlaczego bez twojego mikrofonu, skoro słychać twój głos? Otóż, może kiedyś o tym opowiadałem, może nie opowiadałem, ale od jakiegoś czasu, czyli dokładnie już od 4 lat, no może nie dokładnie od 4, ale od końcówki 2017 do teraz robię taki myk, że w OBS-ie wyciszam swój mikrofon, by nagrać go Audacity, by później po prostu pobawić się troszeczkę pluginami w Audacity, by troszeczkę polepszyć jakość mojego głosu. Dlatego mój głos może brzmieć czasami jak głos takiego innego mikrofonu, niekoniecznie Novoxa. I to jest patent, który od bardzo dawna stosuję i wydaje mi się, że jest całkiem w porządku ten patent i myślę, że nie ma na co narzekać w sumie. Oj. To było takie złe. To było takie złe. A myślałem, że tam dolecę. Fuck this. O, wraca kurde ten pomidorowo polsko gamerowy styl, gdzie w większości razy gadałem właśnie takie anglojęzyczne, wiecie, takie przekleństwa lub takie wulgaryzmy lub wyrażania się, ale no nie do końca, moi drodzy, oj, nie do końca. Tak sobie po prostu podziałem fakty, bo czemu by nie, why not? Dobra, więc teraz zobaczmy, co tutaj ciekawego nam jeszcze pozostało. Aha, czyli jeszcze brakuje nam 5. Ja myślałem, że to je 400 jest do zebrania klejnotów. Przez chwilę chciałem włączyć tą gałkę analogową, żeby Sparks mi wskazał, gdzie dokładnie zgubiłem klejnot. Ale po pierwsze, zapomniałem, że klejnot o wartości 5 jest na końcu poziomu, a dokładnie to w portalu kończący poziom. A dwa, że to nie jest Reignited Trilogy. Widzicie, co Reignited Trilogy zrobiło z moim mózgiem? Przez to ja myślę, że kurde, gram cały czas w Reignited Trilogy. Że tak jakby to, co Reignited Trilogy wprowadziło jako nowe, to tak jakby oryginał to już miał wcześniej, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Co za kurde niezła smutna sprawa. Smutna sprawa i .mp3. Dobra, myślę, że tak pozostaje. Może delikatnie tylko zmniejszę tą kamerkę, żeby nie było. Ale tak myślę, że wielkość jest w miarę okej. 10 minut i my już pierwszy poziom skończyliśmy. Brawo!
Brawo, kurczę, brawo. Dobra, to jak mamy ten jeden poziom skończony, to wypadałoby teraz zabrać się za drugi poziom, który jeszcze nie został zrobiony, czyli za Cliff Town, bo za ten poziom się nie zabieraliśmy oficjalnie, więc teraz mamy okazję to zrobić i jak najbardziej z okazji skorzystamy, żeby potem już polecieć na Magic Crafters i z Magic Crafters polecieć na Beast Makers. Mam taką przynajmniej nadzieję, że się nam uda dzisiaj jeszcze i Beast Makers zaliczyć. Jeżeli tak, to będę miał taki zapas, że ludzie, początek lipca, do początku lipca, jak nie do połowy lipca, mam zapas zrobiony, tak więc, a mamy dopiero kiedy w dniu... Ja to nagrywam 5 czerwca o godzinie 16:12. Będę naprawdę się śmiał, jak się okaże, że wy to dopiero w lipcu zobaczycie, nie? A, leci teraz muzyka z kredytów. Ja trochę nie ogarnąłem w sumie. Musiałem się trochę wsłuchać w soundtrack. Tak więc, no jak widzicie, soundtrack jest po raz kolejny niepasujący, bo jeszcze tutaj w tym prototypie nie mieli pojęcia, co dać za nutkę, więc dali coś takiego. Aha, i od razu zapowiadam, tego już nie będę mówił pod koniec, jakby tej serii z tego prototypu. Następny Let's Play, który... nie powinien niby być w niedzielę, ale tak czy siak będzie, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, chcę wdrożyć w życie mój pomysł, żeby troszeczkę tych prototypów porobić na kanał odcinkowo. To następny prototyp, jaki będziemy ogrywali, to będzie Spyro 2 Riptos Rage prototyp. Dokładnie tak. Potem będzie Spyro 3 prototyp, ten pierwszy, i później nie wiem co będzie. Co do drugich wersji tych wszystkich prototypów, to tak, wiem, że jest druga wersja prototypu Spyro 3, ale ja jej nie będę ogrywał na kanale, zważywszy na to, że ona się prawie że niczym nie różni od wersji finalnej, z tego co wiem, z tego co patrzyłem. Natomiast jest pierwsza wersja prototypowa Spyro 3, którą na pewno ogramy, bo jest ona o wiele krótsza, to jest raz, bo ona ma chyba tam tylko 10 poziomów maksymalnie i ma parę ciekawych smaczków, które będę chciał wam zaprezentować. Spyro 2 to prawdopodobnie też tylko jedną wersję nagramy, bo z tego co wiem, druga wersja, o ile istnieje druga, a słyszałem, że niby istnieje, to jest podobna do wersji finalnej gry, tak więc no, my będziemy ogrywali tylko te prototypowe wersje, które faktycznie mają jakieś różnice, na przykład jak ta gra ma sporo różnic, jak sami zresztą widzicie. Tak więc, tak to właśnie o to chodziło. O to właśnie, kurczę, pieczone chodzi. Emulator mi się skraszował, fajnie. Tylko teraz nie pamiętam, gdzie ja save'a robiłem. Oj. Okej, save'a robiłem tutaj, czyli jesteśmy praktycznie trochę w plecy, więc teraz pozwólcie, że ja zrobię cięcie, dosłownie cięcie kosztów, hehe, i widzimy się za niedługo, bo ja na spokojnie to nadrobię, bo no słabo trochę bym powiedział, tak szczerze, oficjalnie, tutaj bez cienia ironii, no słabiutko teraz się zrobiło. No dobra, mniej więcej mamy nadrobione. Mniej więcej. Ok.
Okej. Dobra. Pyk, pyk, pyk. No to nieźle. To fajnie mi tutaj gra powiedziała co nieco. Jestem wręcz zadowolony z tego efektu. I teraz lecimy do góry. Lecimy do góry, lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Dokładnie tak. Eureka. Oj. Dobra, odratowałem to jakoś. W ogóle ile tu mamy ten? 400. To 400 to tak w sumie... Mamy zaraz 200, to się szybko wbije moim zdaniem, więc... Nie mamy na co narzekać, przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że są osoby, co mają na co narzekać, no to wtedy... To jest inna para kaloszy wtedy, moim zdaniem, ale zobaczymy, zobaczymy. O wiele na pewno szybciej leci czas w momencie, gdy ten... Gdy, jak to się mówi, nie ma tych kacerek smoku. Tylko po prostu, widzicie, możemy sobie coś takiego robić, nie? I jest wtedy gitara. Wiecie, co zrobię? To zrobimy tak, żeby OBS tutaj na dole był. Żebym ja widział, jak mniej więcej się nagrywa. Tutaj sprawdzam przy okazji sobie ten. Wszystko cacy, pięknie. Zajebiście. Tutaj już podpalałem garnki, więc jest git. No. Łoj. Dobra. I zium. Lecimy teraz tutaj. Dziesiątka. Teraz jeszcze tam będę musiał podlecieć. I potem lecimy dalej z koksikiem, żeby nie tracić czasu, żeby tutaj specjalnie nie wracać, tylko po prostu lecimy dalej z koksikiem bez żadnego bezbędnego przedłużania, bo nie ma co. I oczywiście standardowo reguła, tak jak to w każdym świecie następnym, czyli wbijamy na pełnej, na trzeci świat, przechodzimy na początku poziom lotniczy, później robimy bossa i pozostałe poziomy. W takiej kolejności będziemy robili w prototypach. To będzie 269, bardzo fajna liczba, nie powiem, że nie. oj tak, wyzboczuchy jedne na kanale. 271, super, świetnie, zarobiście. Gnamy do przodu. Kurde, powiem wam szczerze, że odkąd ostatni raz grałem bardzo dawno temu w Spyro 1 na PS1, to tak szczerze dziwnie się czuję teraz wracając do oryginału, jeżeli chodzi o Spyro. Mimo, że jestem ogromnym, naprawdę ogromnym fanem oryginalnego Spyro, tego z PS1, tego, którego teraz ogrywamy, tak, no nie wiem, dziwnie mi się trochę wraca po tym, jak wyszło Reignited Trilogy. I żeby nie było, Reignited Trilogy nie jest jakoś super święte, ponieważ ma swoje wady. Jak na przykład to, że Spyro 3 w ogóle nie był robiony przez Toys for Bob, tylko przez tych Sanzaru Games, bo nie mogli się wyrobić, z tego co wiem, to musieli inne studio aż zatrudnić, co było widać, że w pierwsze dwie gry były robione przez Toys for Bob, a ostatnie przez Sanzaru Games, dlatego że Sanzaru Games trochę się pośpieszyło z Spyro trójeczką, co można było zobaczyć, że było wiele błędów i niedociągnięć. Takich strasznie... No słabo to po prostu wyszło, no co ja tu mogę więcej powiedzieć? No słabo, no. No trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, no nie można, kurde, cukrować, bo Reignited Trilogy wyszło słabo, no i tyle, no mogło być lepiej, nie? Ale tak czy siak uważam, że Reignited Trilogy jest świetne, nie? Tylko ma swoje wady, jak każda gra. To samo mam z Insane Trilogy, nie? Mimo, że bardzo lubię Insane Trilogy, to wiem, że Insane Trilogy też ma swoje wady. O, dobrze zrobiłem, dobrze uczyniłem. Okej, teraz robimy tak. Chyba mamy wszystkie te. Yep, wszystkie mamy.
A, i nie ma teraz wiru, tak? A, czyli w prototypie nie ma w ogóle wiru, który by zaprowadził nas do góry. Okej. Czyli wygląda na to, że po prostu coś takiego jak wir przy początku poziomu nie istnieje w prototypie. Dobra, okej, odfajkowane. Możemy lecieć dalej. Okej. Pyk, 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 pyk. I teraz jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to się okaże, że właśnie nam brakuje 10, a chyba w portalu kręcił się żółty klejnot. Czyli jeżeli był żółty, to oznacza, że tam jest 10, czyli oznacza to, że tu już byłby koniec poziomu, czyli oznacza to, żebyśmy zrobili 100%, czyli oznacza to, że polecilibyśmy na trzeci świat, czyli dobra, zamknij mordę. Wiemy wszystko, o co chodzi. Dokładnie tak. Sayonara, świecie numer 2. Sayonara, kurde, wy smoki wojenne. Możemy lecieć teraz na trzeci świat. Na trzeci. Tak więc sprawdźmy. Czy wszystko, aby na pewno mamy zrobione na 100%? 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, dobra, zrobione. Okej. Okay. Czyli spaduwa stąd robimy. Spaduwa. Do balonisty. Go! Lecimy stąd.